Cześć, witam bardzo serdecznie. To jest pierwsza lekcja matematyki dla liceum. I to jest taka lekcja bardzo podstawowa, tak jak w ogóle ten pierwszy dział, którym będziemy się zajmować, dlatego że już wychodzę z założenia, że umiesz materiał z gimnazjum, że to nie jest dla Ciebie coś nowego, więc to będzie raczej takie powtórzenie tego, co było w gimnazjum. I ta lekcja jest bardziej kierowana nie dla tych, którzy dopiero co ten egzamin gimnazjalny pisali, tylko raczej właśnie dla klas maturalnych, dla których to już było powiedzmy dawno i nie pamiętają tego, no także zapraszam. I czym będziemy się zajmować? Będziemy się zajmować liczbami rzeczywistymi w różnych postaciach. Taki jest tytuł, taka jest podstawa programowa. No i co, zaczniemy sobie od czegoś, co jest nam już powiedzmy znane, ale dla przypomnienia. Jakie mamy w ogóle zbiory liczbowe? Bo to jest dosyć istotne i o tym będziemy mówić. Zbiory liczbowe. Zbiory liczbowe to są takie worki, do których wrzucamy liczby i te liczby są bardzo różne i na podstawie tego, jakie są te liczby, będziemy je grupować. I tak, pierwszym naszym typem to są takie liczby właśnie naturalne. Najbardziej podstawowe, są naturalne, oczywiste takie dla nas i wiemy dokładnie, jak one działają. No to zaczynajmy. Pierwsza rzecz, jaką tutaj przedstawię, to są takie zbiory liczbowe właśnie liczby naturalne. Naturalne. To jest nasz pierwszy typ liczb. Liczby naturalne. No to jest to, co wiemy, tak? Czyli to liczenie właśnie. Ktoś musiał komuś pieniądze dać, na przykład policzyć, prawda? Takie najbardziej prymitywne to są... prymitywne to one nie są. Chodzi o to, że takie pierwotne, najbardziej dla nas... Dlatego nazwano je naturalnymi właśnie. No i to są liczby od, jakie? No 0, 1, 2, 3 i tak dalej. Liczby, które są całościami, począwszy od zera. I one sobie rozbiegają tam, no w nieskończone dużo jest tych liczb, wiadomo, tak? No ale potem pojawiło się na przykład jakieś tam długi, ktoś komuś był coś winien. No i w tym momencie musieliśmy wprowadzić już trochę większy worek liczb i nazwaliśmy je liczbami całkowitymi. To są liczby całkowite. I co jest, i one zawierają w sobie, to jest powiedzmy worek liczb naturalnych, tak jeden malutki taki woreczek, znaczy on jest duży, tylko że dużo mniejszy w porównaniu na przykład z liczbami całkowitymi. I tutaj dopisaliśmy na przykład minus 1, minus 50, minus 678 i tak dalej. No w ogóle chodzi po prostu o to, że całkowite to są naturalne, rozszerzone o ujemne. Tutaj wchodzą też liczby ujemne w skład liczb całkowitych, czyli wszystkie minusy to są liczby całkowite. No i tu mamy taki zbiór właśnie całości, jak widać, całkowite. No te nazwy są takie bardzo intuicyjne. No to są całkowite liczby. Ujemne i dodatnie. Dodatnie to naturalne, znaczy 0 nie jest dodatnie, to jest ważne. 0 jest zerem. No ale to są naturalne właśnie z ujemnymi i zerem. No dobra, a teraz co jak na przykład ktoś musiał dać komuś połowę czegoś, albo musiał na przykład dosypać, miał jakiś przepis i tam jest napisane 0,4 kilograma na przykład musiał dać tam, może kilograma, nie wiem, taka grama mąki, tak? Albo nie wiem, ktoś miał dać komuś jedną drugą czegoś, połowę swojego tam dobytku czegoś, nie wiem, ciasto dzieli na pół, jabłka jakieś rozdawali, cokolwiek, tak? No to są taki duży zbiór, bardzo mocny, liczby wymierne. Wymierne, to pamiętamy również, tak? Liczby wymierne. No i w liczbach wymiernych są wszystkie ułamki, wszystkie liczby, które możemy zapisać jako ułamek zwykły, to są liczby ujemne. Dlaczego? Dlatego, że na przykład 0,4 możemy zapisać jako 0,4. I uwaga, na przykład taka liczba 0 i 3 w okresie, to też jest liczba wymierna, dlatego, że to jest 1/3. Wiemy, ile to jest. To jest co prawda okres i on sobie tam rozbiega, są trójki, tak? Trójki rozbiegają, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, tak? Ale to jest to samo co 1/3, a to 0,4. No i oczywiście minusy tutaj też się zawierają, więc na przykład minus 1/2 i tak dalej. I ten cały worek obejmuje nasze całkowite, plus jeszcze te wszystkie ułamki, wszystkie liczby, które możemy zapisać w postaci ułamków zwykłych, to są liczby wymierne. Całkowite są już automatycznie, no to jest minus 1 przez 1, jako w ten sposób możemy to zinterpretować, że to jest ułamek zwykły. 0 to jest 0 przez cokolwiek, to też jest ułamek zwykły. Także wszystkie liczby, które możemy zapisać jako ułamki zwykłe, to liczby wymierne. No i teraz pojawia nam się tutaj taki ogromny, bardzo wypasiony, że tak powiem, zbiór liczb rzeczywistych. Rzeczywiste. Liczby rzeczywiste. No i liczby rzeczywiste... Co mają więcej od liczb wymiernych? No to w tym przypadku już nie możemy sobie tak po prostu rozszerzyć i zawrzeć. No tutaj są jeszcze jakby zbiór liczb niewymiernych dodatkowo w tych rzeczywistych i wtedy dopiero te dwa wzory
są zawarte w liczbach rzeczywistych. Bo liczby niewymierne, nie zawierają w sobie jakby tych liczb. To jest oddzielny zbiór w tym momencie. No i co to są liczby niewymierne? To są liczby, których nie potrafimy zapisać jak ułamki zwykłe, oczywiste. To jest w porównaniu do wymiernych, wiadomo, tak? Czyli jakie to są liczby? Takie, których nie znamy do końca. Na przykład pierwiastek z dwóch. To jest 1, 4, 1, dalej nie wiadomo ile to jest, można tak sobie to liczyć. To jest na przykład pi. Ale to jest też liczba e, której sobie później powiemy. To są liczby, które mają właśnie takie rozwinięcia dziesiętne, które się nie wiadomo kiedy kończą, tak? Znamy bardzo dokładne przybliżenia, ale nie dokładne wartości. Dlatego mówimy, że takie liczby są niewymierne. No i oczywiście też z minusami, tak? Więc minus pi i tak dalej. No i to są liczby niewymierne, ten woreczek tutaj. Liczb to są liczby niewymierne. No i dopiero te wszystkie liczby to są liczby rzeczywiste. Liczby niewymierne i wymierne to są liczby rzeczywiste, którymi się będziemy zajmować w naszym całym tutaj liceum. Ktoś jak będzie chciał ze mną kawałek dalej pójść, no to tak jak mówię, to będą jeszcze liczby zespolone. Będziemy się nimi zajmować, ale to już jest jakby inna para kaloszy, tak? Na zupełnie inną okazję przeznaczona. No dobrze, no to teraz co? Dzisiaj sobie już oprócz tego powiemy trochę jakby o obliczaniu wartości wyrażeń arytmetycznych, no to chyba umiemy, czyli mnożyć pisemnie, tak, dzielić pisemnie potrafimy. Pierwiastki jak się obliczało, na przykład jak mamy pierwiastek z 70, nie wiem, 7, jak coś takiego robimy, no to akurat był kiepski przykład, bo to się ładnie nie rozbije nam. No ale zróbmy sobie na przykład z 27 sobie zrobimy. Chwilę przerwy, musiałem się zastanowić, jaki był dobry. Jak to robiliśmy? Rozbijaliśmy to na czynniki pierwsze, czyli sobie piszę 27, tutaj kreskę i zastanawiam się, przez jakie liczby pierwsze się dzieli 27. 27 się podzieli przez 3 i to jest 9, tak? Przez 3 to jest 3. No i jeszcze raz przez 3, 1. I teraz zależnie od stopnia mojego pierwiastka, o pierwiastkach i potęgach będę mówił chyba w następnej lekcji, może nawet tutaj się uwinę, zobaczymy jak to wyjdzie. Łączę sobie w pary, no i tu mam 3. To co bez pary to z powrotem pod pierwiastek, to się jakby wymnożyło. To będzie jeszcze w prawach opierowskach, dlaczego tak możemy zrobić, bo to jest innymi słowy przecież 9 razy 3 to 27. Dzięki takiemu rozbiciu to w ten sposób zapisałem. A wiem, że to jest 3 razy 3, więc pierwiastek z 9 to jest po prostu pierwiastek z 9 razy pierwiastek z 3, czyli pierwiastek z 27 to są 3 pierwiastki z 3. To wynika z działań na pierwiastkach, taki właśnie rozkład. I w ten sposób to robimy, że tak powiem, pisemnie. Nie muszę mieć kalkulatora. I policzyłem dokładną wartość pierwiastka z 27. Bo zostawianie wartości w takich pierwiastkach, pierwiastek z 3 to jest liczba niewymierna, której nie znam. Ale kiedy napiszę, że to są 3 pierwiastki z 3, to ja podałem dokładnie. Kiedy podam przybliżenie tej liczby, no to będzie tylko przybliżenie. A zostawiając jej w postaci pierwiastka z 3, zostawiam ją w postaci dokładnej. To się nazywa, że to jest postać właśnie dokładna. Jak będą w zadaniu mówili, to tak będzie. No i to jest już najbardziej podstawowa postać tego wyrażenia. No dobra, dzisiaj zaczniemy sobie w takim razie jeszcze potęgi, bo widzę, że mam sporo czasu. I powiemy sobie o podstawowych działaniach potęg, jak to się tam robiło, potęgi i od razu przejdziemy sobie z potęg do pierwiastków. No dobra, jakie mamy właściwości potęg? No mamy na przykład jakąś liczbę do potęgi. Będę działał w tej chwili na literkach, a potem może sobie przejdziemy już na liczby zwykłe, jakieś tam parę przykładów. No dobra, zobaczmy sobie na przykład coś takiego. A do potęgi x na przykład mam. A do potęgi x. I powiedzmy, że mnożę je razy b do potęgi x. To jest to samo, co a razy b i obie te liczby podniesione do potęgi x. Spójrzmy to sobie na jakimś przykładzie, żeby, że tak powiem, udowodnić to w jakiś sposób. 2 do trzeciej razy 3 do trzeciej. 2 do trzeciej to jest 8. 8 razy, a 3 do trzeciej to jest 27. To jest tam 160, znaczy... No dobra, wyciągnijmy sobie kalkulator może, żeby to policzyć, żeby nie było, bo ja nie lubię się zdawać na swoją pamięć. To jest 216. To jest 216. Proszę bardzo. A teraz zbiegnijmy sobie tak samo, jak tam zbiegliśmy. Czyli to zróbmy, że to jest 2 razy 3 do trzeciej.
2 razy 3, czyli 6 do trzeciej to jest równe 216 też, to akurat wiem, no ale żeby nie było, to pokażmy 6 do trzeciej to jest 216. 216. No więc ta zasada, jak widać, działa nam. To jest pierwsza zasada, jeżeli chodzi o potęgi. Teraz druga rzecz, co możemy zrobić. No bardzo podobnie oczywiście, kiedy dzielimy a do x przez b do x, to możemy sobie to ten, za ten ułamek wyciągnąć. Też bardzo przyjazna własność potęg. To jest jakby wynikająca z tego poprzedniego, bo to jest przecież mnożenie przez odwrotność, tak? Więc to jest... no nawet nie muszę tego nawet udowadniać, prawda? To wynika, tak jak już mówiłem, z własności tej pierwszej własności, bo to tak jakby mnożył przez 1 przez b do x. No to jest po prostu druga... możesz to sobie, jak chcesz, samemu rozpisać. Proszę bardzo, sprawdzić, że tak właśnie zawsze będzie. No dobra, co możemy zrobić? Tutaj mieliśmy takie dwie liczby, kiedy działamy ze sobą, a teraz co się stanie, kiedy na przykład mamy a do potęgi x, które na przykład mnożymy przez jakąś liczbę b, znaczy mnożymy jeszcze raz przez a to samo, bo tutaj są dwie różne liczby, a tu mnożymy tą liczbę przez tą samą liczbę, ale do innej potęgi. Co się w takim przypadku dzieje? W takim przypadku te potęgi dodają się. To jest a do potęgi x plus y. Dlaczego tak się stało? No, spójrzmy sobie na jakimś takim przykładzie. Zróbmy sobie z dwójką, może jest najłatwiej chyba. 2 do drugiej na przykład razy 2 do trzeciej. 2 do drugiej razy 2 do trzeciej. 2 do drugiej to jest 4, 2 do trzeciej to jest 8. 4 razy 8 to jest 32. A teraz zróbmy sobie z tym, co wcześniej mówiłem, czyli 2 do drugiej plus 3. Czyli 2 do 2 plus 3, tak? Rozumiesz? To jest z tego wzoru, który sobie tutaj na górze wypisałem. I to jest równe 2 do piątej. No a 2 do piątej, tak jak wiem, to jest 32. Czyli ta zasada jest również sprawdzona. To jest powtórka, tak? To pamiętamy. Dobra. Czyli to wiemy. A teraz tak samo zachowują się... Znaczy, no nie zachowują się tak samo, przepraszam. To wynika z tego samego, ale no napiszę to. Kiedy mamy a do potęgi x dzielone przez a do potęgi y, to te potęgi się w tym momencie odejmują. Czyli mam a do x minus y. Taką mam sytuację. A do x minus y. Dlaczego? No spójrzmy sobie jeszcze raz, te dwójki sobie zrobimy. Tutaj zrobimy 2 do... No zróbmy 2 do czwartej, a tu zrobimy 2 do drugiej. Czyli to jest 16 przez 4, czyli 4. A teraz zróbmy sobie z tego odejmowanie, czyli to będzie 2 do 4 minus 2, czyli 2 do drugiej. No czyli jak widać 4, wszystko działa. To jest 4 minus 2, czyli 2 do drugiej, tak? To nam zadziałało. To wynika z czego? To wynika z tego właśnie, co, z czym jest 1 przez a do y. Tutaj musimy sobie przypomnieć, co się działo, kiedy mieliśmy potęgę ujemną, czyli kiedy mieliśmy na przykład sytuację 2 do minus trzeciej. Co się dzieje, kiedy mamy 2 do minus trzeciej? Kiedy mamy 2 do minus trzeciej, co robiliśmy w takiej sytuacji? Odwracaliśmy to, bo ten minus powodował nam odwrotność, czyli 1 przez 2 i to całe było do trzeciej, czyli to jest 1 ósma w tym momencie. Tak się robiło, kiedy mieliśmy ujemną potęgę, czyli żeby zapisać to jakby ogólne, dla ogólnej postaci, kiedy mamy a do minus x, to tak jakbyśmy mieli 1 przez a do x. To akurat jest bardzo ważne i to należy pamiętać, jak się to robi, bo to są działania, które często będziemy wykonywać i wykorzystywać do różnych tam przekształceń. Ok. No i jeszcze takie prawo jedno było, kiedy podnosimy do potęgi, całość podnoszona jest do potęgi, czyli kiedy mamy na przykład a do potęgi x i całe to a do x jest podniesione jeszcze do potęgi jakiejś, to wtedy te potęgi się mnożyło ze sobą. Mieliśmy a do potęgi x razy y, czyli na przykład mamy 2 do drugiej i jeszcze do, albo zróbmy sobie 2 do trzeciej i jeszcze do drugiej, czyli to jest 8 do drugiej, czyli to jest 64, tak? A teraz jakbyśmy to zrobili, no to jest 2 do trzeciej do drugiej, zgodnie z naszym wzorem, to byłoby to 2 do szóstej. No a 2 do szóstej to jest właśnie 64. Jak ktoś mi nie wierzy, sprawdzajcie to sami. Bądźcie nieufni, zawsze sprawdzajcie. To jest najlepszy sposób. Jeżeli nie widzisz tego tak od razu, to sobie podstaw jakieś liczby i zobacz, czy to działa i jak to potem wygląda. Także jak widzisz, tutaj sobie napisałem te podstawowe prawa dla naszych potęg. Jeszcze raz, kiedy mamy dwie różne liczby o tej samej, o tym samym wykładniku, tak, bo to są podstawy, dwie różne podstawy,
A tę liczbę x nazywamy wykładnikiem. To jest też ważne, jeżeli chodzi o to nazewnictwo. To wtedy możemy ściągnąć to mnożenie i wyciągnąć sobie ten x za nawias. Tak samo wykonujemy przy dzieleniu. To jest prawie że to samo, tylko że wynika z odwrotności tego pierwszego twierdzenia. No a kiedy mamy te same podstawy, to trochę więcej rzeczy możemy tutaj jakby podziałać, bo mamy przy mnożeniu wykładniki się dodają, przy dzieleniu się odejmują te wykładniki. Kiedy podnosimy podstawę z podniesienia do ujemnego wykładnika, to wtedy to jest odwrotność tej podstawy podniesiona do dodatniego wykładnika. To jest bardzo ważna zasada. No i kiedy podnosimy jakąś liczbę do potęgi i jeszcze całą tą liczbę podnosimy do potęgi, to wtedy te potęgi się między sobą mnożą. No także to są przykłady jakby wszystkie z takich podstawowych działań na potęgach, które tutaj możemy sobie omówić. No a teraz co się dzieje, kiedy mamy na przykład 2 do 1 drugiej. 2 do 1 drugiej, tak? No i tym właśnie gładkim sposobem przeszliśmy sobie na pierwiastki, bo pierwiastki to są działania odwrotne do potęgowania przecież. Dlatego teraz tutaj zapiszemy sobie, co się dzieje w sytuacji takiej ogólnej, kiedy mamy a do potęgi x przez y. Czyli to jest jakaś potęga, zauważ, wykładnik jest wymierny. I tak potem będziemy mówić wymierny, czyli zapisany w postaci ułamka zwykłego, jakiś wymierny wykładnik. To wtedy co robimy? Jeżeli mieliśmy na przykład a do jednej drugiej, to mieliśmy pierwiastek z dwóch. No i teraz tak, to będzie pierwiastek z tego a. I teraz co robimy? Jeżeli mieliśmy 1 przez 2, to tutaj dwójka była naszym jakby stopniem pierwiastka, czyli y jest stopniem pierwiastka. Y jest stopniem pierwiastka, no to jest jakby a do x wciąż. To jest a do x. Czyli to a do x się tutaj przeniosło. Jakby tego y nie było, jakby y był jedynką, no to byśmy nie mieli pierwiastka w tym momencie, tak? No bo nie ma pierwszego stopnia pierwiastka. No nie ma czegoś takiego. Nie piszemy wtedy jakby pierwiastka. To nie istnieje. A jakbyśmy mieli na przykład 3 drugie, to byłoby a do trzeciej, a że dzielimy to jeszcze ten wykładnik przez 2, no to mamy drugi stopień pierwiastka. I tak dalej. I tak to wygląda. Jakbyśmy mieli, kiedy x i y są równe, to tak jakby się nic nie stało. To tak jakby byłoby a do pierwszej, prawda? A do pierwszej, jak wiemy, to jest 0. Właśnie, napiszmy sobie jeszcze, co się dzieje w tych przypadkach. Czyli na przykład, to już na nowej stronie sobie napisałem, bo tam już mi się miejsce skończyło. Czyli co się dzieje, kiedy podnosimy a do pierwszej? A do pierwszej to jest oczywiście a, to też musimy sobie uświadomić. No i co się dzieje, kiedy mamy a do zerowej? A do zerowej to jest 1. Każda liczba podniesiona do potęgi zerowej daje nam 1. Zawsze tak jest. To też wynika z własności potęg jakby. Aha, no i jedynka oczywiście, jedynka podniesiona do dowolnej potęgi daje 1, no bo nieważne ile razy byśmy 1 mnożyli, to jest 1. 1 do x to jest 1 dla dowolnego x. No i wiemy też, że 0 do x to jest zawsze 0, no bo 0 razy 0 razy 0 to wciąż daje 0. No i to są wszystkie działania, które powinniśmy wiedzieć, wszystkie rzeczy, które powinniśmy znać na temat potęg, na pewno na poziomie podstawowym. No a pierwiastki jak wyglądają, jeżeli chodzi o działania na pierwiastkach? Bardzo podobnie jak nasze potęgi się zachowują pierwiastki. Czyli jeżeli mamy na przykład, no dlatego, że to jest odwrotność, tak? Właściwie wszystkie te działania, które zapisaliśmy dla potęg są równoważne dla pierwiastków. Dlatego, że spójrzmy, kiedy mamy dwie różne liczby o pierwiastkach z tego samego stopnia, czyli na przykład jeżeli mamy pierwiastek z A razy pierwiastek z B, to możemy je sobie wciągnąć pod pierwiastek te dwie liczby. Zrobić, że to jest pierwiastek z A razy B. Z czego to wynika? Z tego, że to jest A do jednej drugiej razy B do jednej drugiej, tak? Bo pierwiastek mogę zapisać jako potęgę. To są działania odwrotne, pierwiastkowanie i potęgowanie. One są wzajemnie odwrotne, te działania. Pierwiastkowanie odwrotnością potęgowania i tak dalej. To jest a razy b do jednej drugiej. No a czyli całość jest pierwiastkowana tutaj. Stąd to wziąłem sobie. Dlaczego mogę zrobić? I to jest dla dowolnego, jeżeli mamy te same stopnie pierwiastków, to tak możemy to zbiec. To wynika z potęg. No i oczywiście przy dzieleniu, dzieląc pierwiastek z a przez pierwiastek z b. Ja tutaj robię dla wygody drugiego stopnia pierwiastek i to też jest najczęstszy, ale oczywiście można to zrobić sobie dla trzeciego, czwartego i którego tam sobie chcemy, tak? Stopień pierwiastka chodzi tylko o to, żeby one były tego samego stopnia. To jest pierwiastek z całego takiego ułamka a przez b. To też z powrotem cofnijmy się do potęg, spójrzcie sobie jak tam było. To jest dokładnie to samo. Kiedy mamy tę samą liczbę,
ale inny stopień jakby pierwiastka, no to jest już identyczne w tym momencie jak potęgowanie, czyli co mam w tej chwili na myśli, kiedy mamy na przykład A, pierwiastek z A razy trzeciego stopnia pierwiastek z A, no to sobie w tym momencie tak robimy, jakby to były potęgi, to jest A do jednej drugiej, tutaj pod spodem można sobie napisać, bo jakby potęgowanie jest mimo wszystko bardziej jakieś takie intuicyjne, prawda? Dla nas oczywiste niż pierwiastkowanie. Pierwiastkowanie jest jakby takie, no ten pierwiastek i tak dalej, to jakoś nie wygląda, a potęgowanie rozumiemy. Jest to dla nas czymś takim bardziej bliskim w życiu codziennym. To jest jedna druga i jedna trzecia, a jak wiemy, kiedy mnożymy te potęgi, no to kiedy mnożymy w takie same podstawy, to wykładniki się dodają, czyli mamy a do jednej drugiej plus jedna trzecia. A tutaj musimy sobie zrobić wspólny mianownik, czyli to, co też powinniśmy umieć, czyli właśnie działania na liczbach rzeczywistych, wymiernych zwłaszcza, tak, te podstawowe wyrażenia arytmetyczne. No to są 3 szóste i 2 szóste, czyli ostatecznie mamy tutaj są tak, no zapiszę to, niech będzie 3 szóste plus 2 szóste, czyli to jest ostatecznie a do 5 szóstych. A do 5 szóstych. No a do 5 szóstych to jest z tego, co mówiłem, pierwiastek, to jest pierwiastek szóstego stopnia z a do 5. No czyli to już nie było takie oczywiste, prawda? Nie było takie ładne jak w tych. Musieliśmy to sobie zamienić dopiero na potęgi i wtedy to nam wyszło, dlaczego tak jest. No identycznie, już nawet nie będę tego robił w tej chwili, to działa dla odejmowania tych wykładników, czyli przy dzieleniu pierwiastków. Najłatwiej sobie zawsze zamienić pierwiastki na potęgi, kiedy nie wiecie od razu, jak czegoś zrobić. Kiedy nie wiesz, no to wtedy sobie zamieniaj na te pierwiastki. Kiedy mamy pierwiastek do pierwiastka, no to on się zachowuje tak samo jak potęga, czyli kiedy mam pierwiastek z pierwiastka z A, to tak jakbym miał A do jednej drugiej i jeszcze raz do jednej drugiej, czyli tak jakbym miał A do jednej czwartej, czyli tak jakbym miał czwartego stopnia pierwiastek z A. I to działa, jak widać, bo te wykładniki się mnożą. Dla dowolnych pierwiastków już nie muszę tutaj zrobić takich kombinacji, jak w tym powyższym przykładzie, który pokazuje, że tu nie jest jakby nie to, że dodałem 3 plus 1, no nie. A tutaj tak, tutaj po prostu sobie wymnażam. Jeżeli tu miałbym trzeciego stopnia, to tu miałbym jedną trzecią na zewnątrz, tak? Czyli miałbym tutaj jedną szóstą i w rezultacie miałbym szóstego stopnia pierwiastek, tak? Jedną szóstą i tu miałbym pierwiastek szóstego stopnia. No, także tutaj one się wymnażają w ten sam sposób, w który wymnażały się tamte. Co jest jeszcze ważne? Nie możemy mieć pierwiastka z liczby ujemnej, to wynika jakby z własności pierwiastka i tak dalej, więc pierwiastek a zawsze, wszystkie te a, na przykład jak mam pierwiastek z jakiegoś x-a, to zawsze będziemy pisać, że x jest większy lub równy 0, bo nie umiemy pierwiastkować liczb ujemnych. Nie wiem, co razy co daje na przykład minus 5, tak? Bo mogę, jeżeli mam pierwiastek z 9, no to wiem, że to jest 3 razy 3 daje nam 9, a co razy co daje nam minus 9? No nie umiemy takich działań wykonywać na liczbach rzeczywistych. Więc x, jeżeli mamy założenie, że to muszą być liczby rzeczywiste, a prawie zawsze mamy takie założenie i na poziomie maturalnym będziemy mieli zawsze takie założenie, to pamiętaj, że liczba pierwiastkowana musi być większa lub równa 0 dla liczb rzeczywistych. Dlatego, że x do kwadratu musi zawsze być dodatni dla liczb rzeczywistych. No i to są wszystkie działania na pierwiastkach i potęgach, które powinieneś znać, takie podstawowe, i które nam wystarczą do rozwiązywania naprawdę bardzo dużej ilości problemów, które będziemy rozwiązywać również później. Na dzisiaj to koniec. Dziękuję Ci za obejrzenie tej lekcji. Jeżeli Ci się podobało, to zachęcam Cię oczywiście do subskrypcji naszego kanału oraz do polubienia nas na Facebooku. Nasz adres na Facebooku to facebook.com/aplusnauka. Wszelkie pytania możesz nam zadać pisząc do nas na maila a.plus.kontakt@gmail.com. Zapraszam Cię również do obejrzenia następnej lekcji. Pozdrawiam.